budynku przy ulicy Traugutta w byłej siedzibie Straży Miejskiej powstały nowe mieszkania socjalne. Miasto zrealizowało kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym z aglomeracji wałbrzyskiej. Świdnica otrzymała ponad 1 759 000 zł. Już za kilka tygodni do mieszkań wprowadzą się nowi lokatorzy. Budynki administracyjne przebudowano na 11 mieszkań wielorodzinnych, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych, wraz z przyłączem energii elektrycznej, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci gazowej oraz remontem istniejącej wiaty garażowej. Zakres prac obejmował m.in. roboty rozbiórkowe i remontowe, wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie budynków. Mieszkania wyposażono w prysznice, umywalki, WC, zlewozmywaki i kuchenki elektryczne. Teren wokół został zagospodarowany m.in. poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej i z kostki brukowej. Przebudowano także istniejące ogrodzenie wraz z bramą i furtką. Wybudowano 12 miejsc postojowych. Mieszkania te w pierwszej kolejności będą przekazywane dla rodzin z dziećmi, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze, dla rodzin niepełnych, dla osób niepełnosprawnych. Objęci zostaną oni wsparciem wzmacniającym role rodzicielskie, tak aby zmniejszyć ryzyko oddania dzieci pod opiekę zastępczą. Inwestycje zrealizowała wyłoniona w przetargu firma Budom z Wrocławia. Koszt zadania to prawie 2 400 000 zł.